Mój dzisiejszy film zatytułowałem Złodzieje Europy. Będzie składał się z dwóch części. W pierwszej z nich, dzisiaj, opowiem o tym, jak Niemcy ograbili Europę w czasie II wojny światowej. W drugiej części, za tydzień, opowiem o tym, co stało się z tym zagrabionym przez Niemców w czasie wojny bogactwem. Gorąco zapraszam do oglądania. W czasie II wojny światowej Niemcy zaczynali okupację podbitych krajów od grabieży. W pierwszej kolejności grabili to, co zawsze wydawało się być najcenniejsze, czyli złoto, rezerwy walutowe, zasoby finansowe i dzieła sztuki. Taka grabież nie mogła specjalnie dziwić, ponieważ agresorzy zawsze grabili podbijane kraje. Wiązało się to z kosztami prowadzonej przez nich wojny. Ale wojna, jaką w 1939 roku Niemcy wywołali w Europie, była znacznie bardziej kosztowną wojną. I dlatego Niemcy w pierwszej kolejności koncentrowali się na grabieży tego, co mogło przynieść im najbardziej wymierne zyski. Grabież złota i rezerw walutowych zaczęła się w marcu 1938 roku, gdy III Rzesza dokonała Aneksji Austrii. Co ciekawe, zanim do tego doszło, rezerwy złota w niemieckim Reichsbanku należały do jednych z najmniejszych w Europie, ale aneksja Austrii tą sytuację radykalnie poprawiła. W ręce Niemców wpadło wówczas 78 ton austriackiego złota o ówczesnej wartości prawie 100 milionów dolarów. W ten właśnie sposób po aneksji Austrii. Zasoby niemieckiego złota wzrosły prawie trzykrotnie. Kolejnej grabieży złota Niemcy dokonali w Czechosłowacji, którą III Rzesza zajęła ostatecznie w marcu 1939 roku. Wprawdzie czechosłowacki rząd, czując zbliżający się koniec Czechosłowackiej Republiki, postanowił wyekspediować swoje rezerwy złota do Wielkiej Brytanii, ale na niewiele się to zdało. Niemcy zmusili rząd marionetkowego protektoratu Czech i Moraw do tego, aby ściągnął Czechosłowackie złoto do kraju. W ten właśnie sposób w czerwcu 1939 roku w ręce Niemców trafiło również Czechosłowackie złoto. Gdy 1 września 1939 roku niemiecki Wehrmacht zaatakował Polskę. Niemcy byli przekonani o tym, że w ich ręce wpadnie również Polskie złoto, ale tak się nie stało. Polacy w ostatnim momencie zdążyli wyekspediować swoje złoto za granicę. O historii polskiego złota w czasie II wojny światowej opowiadałem Państwu w jednym z moich filmów, jaki został wyemitowany na kanale Zakazane Historie w ubiegłym roku. Kolejnej grabieży złota. Niemcy dokonali po tym, jak 10 maja 1940 roku niemiecki Wehrmacht zaatakował Belgię, Holandię i Francję, a następnie opanował te kraje. Wprawdzie Belgowie, zanim jeszcze doszło do ataku niemieckiego Wehrmachtu, postanowili zabezpieczyć swoje rezerwy złota i wysłali je do Francji, ale na niewiele się to zdało. Francuzi po swojej klęsce postanowili przekazać belgijskie złoto Niemcom. W ten właśnie sposób w ręce Niemców trafiło 99 ton belgijskiego złota. To belgijskie złoto zostało potem przetopione w nowe sztabki, które zostały oznaczone sygnaturami niemieckiego Reichsbanku ze wsteczną datą 1938 roku. W czerwcu 1940 roku w ręce Niemców trafiło również 150 ton holenderskiego złota. W czerwcu 1940 roku po klęsce Francji Niemcy przejęli również sporą część rezerw francuskiego złota. Nie zawsze było jednak tak, że Niemcy sami dokonywali grabieży złota w podbitych krajach. Znacznie częściej było tak, że zmuszali władze ich banków centralnych do tego, aby same przetransferowały złoto do niemieckiego Reichsbanku, zaświadczając całą tą operację odpowiednimi dokumentami. W kolejnych latach wojny w ręce Niemców trafiło również złoto zwykłych obywateli okupowanych przez Niemców kraju. Ten proceder miał szczególnie dużą skalę w okupowanej, Polsce, czyli generalnym gubernatorstwie. Trudno byłoby oszacować wielkość złota zrabowanego w czasie II wojny światowej polskim obywatelom. Warto jedynie wspomnieć o tym, że w czasie operacji Reinhardt, jaką Niemcy przeprowadzili wiosną 1943 roku na terenie generalnego gubernatorstwa, akcji wymierzonej przeciwko Żydom. W ręce Niemców wpadły wyroby ze złota o wartości co najmniej 40 milionów dolarów. W rezultacie tych wszystkich grabieży rezerwy niemieckiego złota, jakie znajdowały się w Reichsbanku, wzrosły kilkadziesiąt razy. W 1943 roku były one warte 772 miliony dolarów. Dzisiejsza wartość tego złota to co najmniej 7 miliardów dolarów. Ale w czasie II wojny światowej Niemcy kradli nie tylko złoto kradli również rezerwy walutowe podbitych krajów, które z perspektywy prowadzonej wojny były dla nich równie cenne jak złoto. I tak w Czechosłowacji w ręce Niemców wpadło 25 milionów dolarów. W Holandii w ręce Niemców wpadło 163 miliony dolarów, a po upadku Francji 225 milionów dolarów. Jeszcze w 1943 roku, po tym jak we Włoszech obalono rządy Mussoliniego i po tym jak Półwysep Apeniński zajęły oddziały niemieckiego Wehrmachtu. W ręce Niemców trafiło kolejne 100 milionów dolarów, jakie znajdowały się we włoskim banku centralnym. Trudno jest dzisiaj oszacować wysokość wszystkich zrabowanych przez Niemców rezerw walutowych w podbitych krajach. Ale Niemcy grabili finansowo podbite kraje na wiele innych sposobów. Jednym z takich sposobów było zmuszanie ich banków centralnych do tego, aby Udzielały kredytów III Rzeszy na jej bieżącą działalność. Takich kredytów III Rzeszy udzielił Grecki Bank Centralny w latach 1942-1944. Z greckich pieniędzy kredytowych Niemcy finansowali nie tylko działalność aparatu okupacyjnego w Grecji, ale także wypłacali żołd niemieckim żołnierzom oraz świadczenia. Przysługujące rodzinom niemieckich żołnierzy. Co ciekawe, te świadczenia w Niemczech były dwukrotnie wyższe od świadczeń, jakie pobierały rodziny żołnierzy w Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych. W czasie II wojny światowej Niemcy okradali podbite kraje również z ich bieżących dochodów. W tym celu ustanowili specjalną daninę. Na rzecz obrony, zwaną Ver Bytrak. Wysokość tej daniny ustalał dla poszczególnych krajów minister finansów III Rzeszy. Ta danina była szczególnie wysoka w przypadku okupowanej Polski, czyli generalnego gubernatorstwa. W 1941 roku minister finansów III Rzeszy Lutz von Krossik. Ustalił wysokość daniny na rzecz obrony dla generalnego gubernatorstwa na 500 milionów złotych. Ale w 1942 roku wysokość tej daniny wyniosła już 1,3 miliarda złotych, a w 1943 roku prawie 3 miliardy złotych. Generalne gubernatorstwo miało nie tylko ponosić koszta działalności niemieckiego aparatu okupacyjnego, ale również koszta stacjonujących na jego terenie niemieckich żołnierzy te ostatnie koszta były bardzo często wysoko zawyżane i tak w 1942 roku koszta stacjonowania niemieckich żołnierzy na terenie generalnego gubernatorstwa zostały określone na 100 milionów złotych tyle miało kosztować stacjonowanie na jego terenie 400 tysięcy niemieckich żołnierzy chociaż w rzeczywistości było ich Pięć razy mniej, czyli około 80 tysięcy. W generalnym gubernatorstwie Niemcy systematycznie podnosili podatki. Taka polityka miała służyć nie tylko finansowaniu kosztów okupacji Polski, ale także kosztów całej wojny, jaką Niemcy prowadzili w Europie. Ale w czasie II wojny światowej Niemcy grabili finansowo okupowane kraje na dziesiątki innych sposobów. Jeden z tych sposobów wymaga szczególnej uwagi. To miliony robotników przymusowych ściąganych do III Rzeszy po to, aby mogły tam wykonywać niewolniczą pracę. Niemcy płacili robotnikom przymusowym głodowe stawki, a dodatkowo okradali ich ze składek na ubezpieczenie. W czasie II wojny światowej Niemcy pomnażali swoje bogactwo, rabując wszystko to, co przedstawiało jakąkolwiek wartość finansową: fabryki, maszyny, surowce, płody rolne, a nawet dobra należące do zwykłych obywateli. Niemcy kradli również dzieła sztuki w podbitych krajach. Kradzież dzieł sztuki była przez nich postrzegana jako polisa na przyszłość. Ten proceder miał szczególnie duży zasięg w okupowanej Polsce. Zanim jeszcze wybuchła II wojna światowa, Niemcy opracowali Precyzyjny plan grabieży dzieł sztuki z polskich galerii i muzeów. Ten plan, sam w sobie, był sprzeczny z czwartą konwencją haską z 1907 roku, która zakazywała wszystkim stronom biorącym udział w konflikcie takich praktyk. Niemcy do realizacji tego planu utworzyli wiele wyspecjalizowanych instytucji. Jedną z takich instytucji było Towarzystwo Badawcze nad Pradziejami niemieckiej spuścizny duchowej. Inną taką instytucją był Główny Urząd Powierniczy Wschód. Do tego Niemcy utworzyli dziesiątki zespołów, złożonych z ekspertów i rzeczoznawców, które na bieżąco zajmowały się poszukiwaniem i przejmowaniem polskich dzieł sztuki. Działalność tych wszystkich instytucji była nadzorowana i koordynowana przez doktora Kajetana Milmana, niemieckiego pełnomocnika w Generalnym Gubernatorstwie do spraw zabezpieczenia dzieł sztuki na terenie Generalnego Gubernatorstwa. Niemcy utworzyli całą sieć magazynów. To właśnie do tych magazynów trafiały najpierw zagrabione polskie dzieła sztuki. Dopiero później pakowano je do wagonów i wywożono do trzeciej Rzeszy. W ten właśnie sposób Niemcy zagrabili najcenniejsze polskie dzieła sztuki, m.in. ołtarz Wita Stwosza z Kościoła Mariackiego w Krakowie, bezcenne kolekcje z Muzeum Narodowego, Muzeum Wojska Polskiego, Warszawskiej Zachęty i dziesiątek innych polskich muzeów. W lecie 1941 roku, gdy III Rzesza zaatakowała Związek Sowiecki, w ręce Niemców wpadły również Kolekcje i zbiory z polskich muzeów i bibliotek na kresach, których nie zdążyli wcześniej ograbić Sowieci. Ten cały plan grabieży polskich dzieł sztuki w lecie 1943 roku był już wykonany. Doktor Kajetan Mühlmann sporządził wówczas kilkudziesięciostronicowy raport w tej sprawie który został przedłożony Hermanowi Geringowi, szefowi niemieckiej Luftwaffe i wicekanclerzowi III Rzeszy. Z tego raportu wynikało, że blisko 90% wszystkich polskich dzieł sztuki z polskich muzeów i galerii trafiło w ręce Niemców. Ale Niemcy kradli dzieła sztuki nie tylko w okupowanej Polsce, kradli je również w innych okupowanych krajach. Tym procederem bardzo często zajmowali się wysocy nazistowscy funkcjonariusze. Jednym z nich był wspomniany Hermann Göring. W jego rezydencji Karinhal znalazło się 1400 obrazów największych europejskich mistrzów. W ten właśnie sposób, w czasie II wojny światowej, Niemcy ograbili Europę ze złota, rezerw walutowych, zasobów finansowych i Dzieł sztuki. Rodzi się więc pytanie, co stało się z tym całym zagrabionym bogactwem? Ale na to pytanie odpowiem Państwu już za tydzień. Dziękuję za komentarze moich filmów i wpłaty. W sposób szczególny chciałbym podziękować panom Dariuszowi Kwoka i Grzegorzowi Łojko, srebrnym patronom kanału Zakazane Historie. Zachęcam do dalszego wspierania mojego kanału. Wszelkie informacje na ten temat znajdują się w opisie pod filmem. Jeśli podobał się Wam mój film, udostępnijcie go znajomym, dajcie łapkę w górę i kliknijcie subskrybuj.